Zbliżamy się do 24 lutego. Data, którą nie ma się z czego cieszyć, wręcz przeciwnie. Będzie to smutny dzień. Około 3 tygodni temu opublikowałem tutaj na kanale wideo, w którym mówiłem o planie Rosji. Czy widziałeś to wideo? Ten plan był donoszony w wielu gazetach i na stronach internetowych, mówiąc, że niemiecka służba wywiadowcza włamała się i odkryła projekt Rosji, który miał rozpocząć się jeszcze w tym roku 2024. Niestety za 3 dni, 24, miną 2 lata od rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a Rosja przygotowuje się do ogromnego ruchu. Z tego powodu Matka Boża przyszła i rozmawiała z wizjonerką Mirjana, bardzo zaniepokojona i z pilnym apelem. Ten apel ma związek z wiadomością otrzymaną w Fatimie, gdzie szczegół zwrócił uwagę ludzi, i ma związek z papieżem Janem Pawłem II. To jest bardzo ważne i pilne. Bardzo uważnie słuchaj tego, co teraz powiem, ponieważ nasza ukochana Polska ma duże szanse być dotkniętą tym, co ma nadejść. Matka Boża, gdy pokazała pierwszy sekret wizjonerce Mirjana w Mediugorie, była zaniepokojona i miała pilne potrzeby. Mirjana opowiedziała o swojej wiadomości, mówiąc: Matka Boża pokazała mi pierwszy sekret i ukazał mi się on jak film. Widziałam, że ziemia była spustoszona, a problem, jakieś zamieszanie, miało miejsce w pewnym regionie świata. Matka Boża mówiła o tych, którzy nie wierzą, i powiedziała: nie wiedzą, co ich czeka. Matka Boża pojawia się w Mediugorie bardzo często i otrzymała ważny tytuł. Została nazwana Królową Pokoju. Ile razy Matka Boża powtarzała wizjonerom, z dużym naciskiem i z bólem w sercu: pokój, pokój, pokój. Mówię wam to, ponieważ wiemy, co się dzieje na świecie, ale przede wszystkim, co dzieje się między Rosją a Ukrainą. Także wiemy, co się dzieje w Izraelu, i wszystko to jest ze sobą powiązane. Nie możemy porównywać wojny, która miała miejsce w 1945 roku, z tym, co może się zdarzyć jeszcze w tym roku. Niestety, my, Polacy, nie możemy myśleć, ale to tak daleko od nas. Nie. Odkryty projekt ujawnia dane techniczne rosyjskiej armii, które pokazują, że Rosja przygotowuje się do inwazji i ataku na kraje NATO przez Białoruś, która graniczy z Estonią, Łotwą, Litwą i Polską jeszcze w tym roku. Tak, nasz naród Polska stoi na drodze tego wszystkiego. Broń, którą mają dziś, i kraje, które mogą zaangażować się w ten konflikt, będą czymś niszczycielskim dla nas wszystkich. W swojej objawieniu w Fatimie Matka Boża powiedziała coś, co bardzo przykuło uwagę. Jedynym krajem, który Matka Boża wymieniła, był właśnie Rosja. 13 lipca 1917 roku. Matka Boża spojrzała na te 3 dzieci, 3 pastuszków i przekazała światu kluczową wiadomość, aby uniknąć tej wojny. Powiedziała: aby ją powstrzymać, przyjdę poprosić o konsekrację Rosji mojemu niepokalanemu sercu i komunię pokutną pierwszych sobót. Jeśli spełnicie moje prośby, Rosja nawróci się i będzie pokój. Jeśli nie, rozprzestrzeni swoje błędy po świecie, promując wojny i prześladowania. Dobrzy będą męczennikami, Święty Ojciec będzie miał wiele do cierpienia, a kilka narodów zostanie unicestwionych. Ale mimo wszystko, pod koniec swojej wiadomości składa mocne obietnice. Mówi: w końcu moje niepokalane serce zwycięży. Święty Ojciec poświęci mi Rosję, która nawróci się i światu będzie dana pewna ilość pokoju. Wątpliwość brzmi, czy ta konsekracja została wykonana zgodnie z prośbą Matki Bożej? Bardzo uważnie słuchaj, co powiedział ojciec Gabriele Amort, jeden z największych egzorcystów Watykanu. W 1984 roku papież bardzo nieśmiało próbował konsekracji Rosji na placu Świętego Piotra. Byłem tam kilka kroków od niego, ponieważ to ja zorganizowałem wydarzenie na placu Świętego Piotra. Był to 25 marca, a papież miał być tam przewieziony z Fatimy statuą Matki Bożej Fatimskiej. To ta statua zwykle stoi na ogromnym placu sanktuarium w Fatimie, ale tego dnia chciał ją mieć tam. Klęcząc przed tą statuą, próbował konsekracji, ale był otoczony politykami, którzy mu powiedzieli: nie możesz wspominać o Rosji, nie możesz.
i zapytał ponownie: czy mogę o niej wspomnieć? I odpowiedzieli: nie, nie i nie. Ale Matka Boża nie przyszła, by sprawić kłopoty. Przyszła do nas, aby uniknąć problemów. Pozwól mi powiedzieć, co myślę o niej, używając tych samych słów, których użył papież Benedykt XVI ostatni raz, gdy był w Fatimie. Kto myśli, że misja prorocza Fatimy już się zakończyła, sam siebie oszukuje. Gdy słyszę to z ust jednego z największych egzorcystów, jakich miał Watykan, ojca Gabriele Amorta, pytam was. Widząc to, co teraz się dzieje, te światową napięcie, ten straszny strach, niepewności, konflikty, odkrycie planu Rosji i nadciągające niebezpieczeństwo rozpoczęcia III Wielkiej Wojny Światowej, czy to wszystko jest częścią tego sekretu, o którym Matka Boża mówiła wizjonerce Mirianie w Medjugorje? Jedyną rzeczą, która nas uspokaja w tej chwili, wobec tego, co widzimy i co jest donoszone wobec tej światowej sytuacji i tego niebezpieczeństwa, jest to, że Królowa Pokoju jest z nami i ostatecznie jej niepokalane serce zwycięży. Ale musimy nadal modlić się. Modlić się i modlić się. Proszę o przekazanie tego filmu, aby więcej osób mogło zobaczyć, jak proroctwa spełniają się od Fatimy do Medjugorje i aby ludzie poważnie potraktowali tę sytuację, ten kraj, o którym mówiła od Fatimy i to, co się dzieje. Modlimy się razem. Drogi Panie, w tym momencie niepewności i lęku zwracamy się do Ciebie, uznając powagę wydarzeń, które się przed nami rozwijają. Uważnie słuchamy przesłań wysyłanych przez Matkę Bożą w jej objawieniach od Fatimy do Medjugorje i rozumiemy pilność naszych modlitw i działań. Pan, patrzymy na świat i widzimy cień zbliżającej się wojny. Plan Rosji, ujawniony za sprawą boskiej interwencji, uświadamia nam nieuchronność niszczycielskiego konfliktu. Uznajemy ważność słów Matki Bożej, która ostrzegła nas przed niebezpieczeństwami, jakie nas czekają. W tym czasie udręki wołamy o Twoje miłosierdzie i ochronę. Prosimy, aby przez wstawiennictwo Matki Bożej jej niepokalane serce zwyciężyło siły zła zagrażające pokojowi na świecie. Niech konsekracja Rosji, zgodnie z jej prośbą, będzie dokonana według Twojej woli. Pan, obdarz nas mądrością i odwagą, abyśmy umieli rozpoznawać drogi pokoju i sprawiedliwości. Daj nam podążać za Twoimi przykazaniami i naukami Chrystusa, szukając pojednania i harmonii między ludźmi. Umacniaj naszą wiarę i nasze oddanie Matce Bożej, Królowej Pokoju. Niech będziemy wytrwali w modlitwie i pokucie, ufając, że nawet w obliczu otaczających nas ciemności, Twoje światło będzie świecić nad nami. Daj nam, Panie, łaskę, abyśmy byli narzędziami Twojego pokoju na tym zatroskanym świecie. Niech nasze słowa i czyny świadczą o Twojej obecności pełnej miłości i zbawienia, inspirować nadzieję i zaufanie w obliczu trudności. Niech ta pokorna i gorąca prośba dotrze do Ciebie, Boże, i znajdzie łaskę w Twoich oczach. Niech tak będzie, zgodnie z Twoją suwerenną wolą. Amen. Niech Bóg Cię błogosławi. Trzymajmy się mocno i jednoczmy z niepokalanym sercem Jezusa i Maryi, które zwycięży nad wszelkim złem.